Wydaje mi się, że dla scenarzysty twoje punkt widzenia, że wykorzystujesz tak bardzo dużo swojej aktorskiej intuicji do urealnienia bohatera, czy myślisz, że, y, że aktorstwo jest pomocne? Nie, nie przeszkadza na pewno. <grym> y, 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 ja myślę, że wszyscy aktorzy w ogóle y, y, nie każdy chce pisać nie każdy ma ten potencjał w sobie, czy chęć ale y, y, myślę, że ak my, aktorzy, którzy cały czas mamy do czynienia z analizą relacji postaci dramatu, scenariusza, mamy szkołę po prostu pisania scenariusza. Ja zapytałam Mariusza Grzegorzka, w 2012 roku robiliśmy Posprzątany, on to reżyserował w Teatrze Jaracza, ja tam grałam i mówię Mariusz, Taką miałam myśl, żeby, żeby pójść na właśnie na reżyserię czy na scenariopisarstwo do, do szkoły e, i tak zapytałam, a czy w moim wieku, czy kobieta po czterdziestce to jeszcze tam przyjmują u was, a on tak mówi, a po co ci? Ja się wkurzyłam, wie, kurde, co to znaczy, po co ci, bo co, bo jestem właśnie kobietą, bo jestem po czterdziestce, bo jestem aktorką, a on mówi, nie, po co ci, ty jesteś, już masz 20 lat za sobą pracy właśnie w, a, y, nad scenariuszami, ty wiesz więcej, każdy aktor w twoim wieku wie dużo więcej o y, tym, czym się je reżyseria, czym się je y, y, scenariopisarstwo, pisanie niż ci studenci, którzy po prostu przychodzą na te cztery lata i tam liżą tą teorię i próbują tam robić jakieś filmy i są takimi świeżakami, gdzie dopiero tego dotknęli, a my to mamy w praktyce cały czas. Więc oczywiście trzeba też te teorie poznać, bo nie mamy teoretycznych zajęć, to są zajęcia praktyczne można powiedzieć i więcej też intuicyjnie czujemy, więc trzeba to wszystko poukładać warsztatowo. Ale naprawdę, tylko że aktorzy tego nie wiedzą. I ja się tak po fudze strasznie cieszę, jak ktoś tam jakieś. Podeszły do mnie koleżanki i powiedziały, że właśnie tyle mają pomysłów, tyle mają pomysłów, ale zawsze całe życie myślały, że są aktorkami, tylko że. One są od grania, prawda? A nie od pisania. I nigdy się nie odważyły napisać, albo myślały, że to nie jest dla nich. A teraz, kurczę, właśnie puga, zobaczyły, że, że można napisać, że aktorka no tak, na może pewno. napisać i że będą pisać. To, Twoja postawa to jest to, po co powiedziałabym, naszą branżę. I też chciałam ci zapytać, czy ten strach w tych innych osobach wynika z lęku? Jak, jak zareaguje ta druga strona, producencka? Jak zareaguje środowisko? Że aktor tak. pisze? Ja w ogóle o tym nie myślałam, i to nie wynika z braku, nie wiem, skromności czy, czy, czy czegoś, bo ja naprawdę wiedziałam, że biorę na siebie ogromną odpowiedzialność i że mogę się ośmieszyć. I jako scenarzystka, i jako aktorka, jeszcze, która w tym gra, no to już w ogóle było ryzyko, no, samo się prosiło, żeby powiedzieć, no, napisała rolę i po prostu, a przecież mogła tę rolę zagrać ktoś inny nie. Ja to wiedziałam, ale jakoś pomyślałam sobie, że jeżeli ja będę się uginać pod własnymi lękami, Obawami, no to, no, to, no to nie wiem, no nie, nie będę robiła czegoś, co jest dla mnie ważne, co chcę robić. A to, co mi ten film uświadomił, że y, to jest tak banalnie brzmi, ale naprawdę, jak mamy marzenie jakieś, pojawia się to marzenie, mamy pomysł jakiś, to go po prostu realizujmy, bo jedyne, co nas wstrzymuje, to my sami. I nie można patrzeć na to, że ktoś napisze złą recenzję. Od tej recenzji, jeżeli będzie mądra, to się czegoś nauczymy, a jeżeli będzie nie mądra, tylko będzie przesycona jakimś jadem, zawiścią, to nie warto się nad nią w ogóle pochylać. Ja was dziewczyny też podziwiam i to, to co robicie jest po prostu niesamowite. Ja tu na skrzydłach przyleciałam do was, bo, bo no, ja, ja uczę tego moich studentów, um, uczę tego, żeby nie siedzieli i nie czekali, bo ta postawa aktora czekającego na telefon to jest coś najstraszniejszego w naszym zawodzie, co może być. Po prostu, a my mamy naprawdę, aktorzy mają. Bardzo dużo do powiedzenia, i, i umieją opowiadać historię. Na tym to polega, że my umiemy opowiadać historię, i po prostu namawiam moich studentów, żeby pisali, żeby reżyserowali, żeby szukali sztuki i sami je tworzyli po prostu, żeby, nie, żeby być niezależnym. To jest coś, co mnie najbardziej napędza i od początku mnie napędzało. Na początku tego nie umiałam nazwać, skąd to się bierze. Nazwałam to kiedyś: poczucie, potrzeba poczucia niezależności w tym zawodzie, bo my. Ten zawód tak naprawdę wydaje się z definicji bardzo zależny. Jesteśmy zależni od reżyserów, jesteśmy zależni od producentów. Ja tego nigdy nie chciałam. Ja po prostu powiedziałam: Nigdy nie będę zależna od, od nikogo w tym zawodzie. Będę tak działała, że jeżeli ten telefon nie będzie dzwonił, żebym ja nawet o tym nie myślała, że on nie dzwoni. Gabriel, chciałabym Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz na koniec o dialogi. Jako aktorka z doświadczeniem z, wypowiedziała się mnóstwo tysiące, jak podchodzisz do pisania dialogów? W sztuce te dialogi głównie wynikają z tego, że my tworzymy każdej postaci jakby trochę inny język. Że każda, że bardzo w ogóle inspirujemy się językiem, bo my mówimy jednym językiem, językiem polskim, ale tak naprawdę każdy ma swój rytm, swój sposób mówienia. Swoją odrębną gramatykę, i ten język jest dla nas też inspiracją. Ale, na przykład, ta metoda, którą stosujemy w szkole, czyli improwizację, w ten sposób, no właściwie napisałyśmy kilka sztuk, które zostały tylko wystawione jako egzaminy w szkole. Ale teraz, scenariusz, który piszemy, właśnie mhm. też piszemy z improwizacji aktorów, i to wygląda tak, że. Opowiadamy sobie pewne historie, e, znajdujemy sceny najciekawsze, które nam studenci opowiadają, i później improwizujemy. Oni improwizują, dostają zadanie, prawda? Jesteś tym, tym i masz ten konflikt, proszę. I oni generują scenę, e, grają sceny, czasami kilka wersji jednej sceny, kilka par e, e, a, aktorów młodych. My to nagrywamy, spisujemy. I opracowujemy. I na przykład z takiej 25-minutowej sceny e, robimy scenę dwuminutową, czyli trzeba wy, wyciągamy z niej esencję, to co było najciekawsze, bo najczęściej w takim nagraniu e, większość to jest ta wata, taka, prawda? E, no bo gdzie, no, wiesz, w sensie takim, że to, że tamto, to jest, to jest ta wata. Watą jest, są powtórzenia. E, Wyciągamy to, co jest najciekawsze, dopisujemy coś, co nas w tej scenie zainspirowało. Eee, pozbywamy się rzeczy, tematów, które są niepotrzebne. Taki, taki, taki koncentrat robimy e, te, te, tej sceny, więc to jest jeden sposób pisania, a drugi to jest. Mm, dialogi na przykład. W, w, z, wszystkie dialogi m, Alicji z synem to są e, dialogi m, moje. Z moim synem, jak był malutki, które spisywałam sobie rozmowy o, o, o słońcu i o psie, który wącha nogawkę i tak dalej. To są, to są autentyczne. I ja bardzo lubię w ogóle dokumentalnie pisać, bardzo lubię e, pisać e, z rzeczy zasłyszanych. E, zapisuję sobie bardzo często pewne rzeczy. Oczywiście później dostosowuję je do potrzebnego mi tematu. Ale są, są takie na przykład słowa, zdania, które są jakimiś kluczami dla mnie do dialogu. Um, ale powiem Wam też ciekawostkę, że e, te, te, te dialogi do fugi były absolutnie pisane z głowy. Pisałam je bardzo długo, opracowywałam i tak dalej. Wracałam do nich, znowu je przepisywałam, ale byłam bardzo już zadowolona z nich. Komisja też dała mi ocenę bardzo dobrą w, w PiSwie i wszystko było super. I miałam dwa lata przerwy, kiedy ym, no, był, była przedprodukcja, czyli szukanie pieniędzy, lokacji i tak Ja wtedy się absolutnie odcięłam od scenariusza y, i wróciłam do niego na zdjęcia, na próby do zdjęć już jako aktorka. I pamiętam pierwszy moment, jak siadamy z Łukaszem Simlatem, otwieramy, zaczynamy czytać. I ja tak automatycznie mówię tak, no coś czytam, czytam jakieś zdanie, które mówię, hmm, po co? Skreślam, bez sensu. Po, po co ja to mówię? Mogę to zagrać. A, a tak krzywo, jak już tak trochę, nie leży mi to w gębie. Inaczej to, inaczej to powiem. I nagle mówię, Jezu, to jest mój scenariusz. Że jakby to jest coś takiego, że aktor zawsze, prawda, i tak, i tak coś zmieni, bo i tak musisz to do siebie podciągnąć. Więc ważne, żeby te dialogi były, żeby charakteryzowały postać, żeby były dla niej jakąś, no jakoś... E, charakterologicznie spójne, e, ważne, żeby nie były też przegadane, żeby nie opowiadać e, pewnych rzeczy e, dialogiem, bo film rządzi się przede wszystkim obrazem. Króluje obraz i możemy dużo więcej e, opowiedzieć obrazem. Dialog jest tylko uzupełnieniem, tak naprawdę. E, Agnieszka na przykład bardzo dużo te, te dialogi cięła. Ja się w ogóle z tym nie, gdzieś tam nie, 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 yy, nie spierałam, bo jej, bardzo jej, jej ufałam i, i ufam. E, ona zrobiła także, że na przykład była taka scena, gdzie yy, bohaterka rozmawia z Ewą, obecną kochanką męża, i gdzie ta Ewa mówi jej. Wiesz, czym był wasz dom? Był grobowcem, i to ty zrobiłaś z tego domu grobowiec. Myśmy tę scenę nagrały, ale Agnieszka wymyśliła też inną scenę, której nie było w scenariuszu. Alicja leżąca w, w grobowcu, w, w takim wykopanym dole, tak jakby się trumnę wkłada, leży w płaszczyku, jest najazd kamery, i to pojawia się jako jej wizja, sen w momencie, kiedy wraca do tego domu. Pierwsza noc w domu. I Agnieszka. W montażu wycięła tamtą scenę, gdzie ta e, koleżanka mówi jej ważdą był grobowcem, bo pojawiła się ta, ta scena. W serialu to by nie przeszło, bo w serialu trzeba powiedzieć właśnie e, mhm. e, byłaś bardzo nieszczęśliwa, wiesz, z, prawda, z Bronkiem. On cię kochał, ale ty go nie kochałaś. No pamiętasz o tym, że prawda, że gotowałaś mu obiad, ale tak naprawdę roniłaś do tej zupy łzy. To trzeba by wszystko powiedzieć. A tu jest tak, że e, ten obraz mówi wszystko, nawet jeżeli to działa podkorowo i podskórnie. Dlatego te dialogi muszą być naprawdę mm, oszczędne i muszą być, y, no, jakby to powiedzieć no, wysycone muszą być celne muszą być o czymś. E, chyba, że to jest y, Woody Allen, czy y, scenariusz oparty właśnie na na dialogu, tak też może być. Ale mówię o takim kinie, nie wiem, psychologicznym, czy y, gdzie się opowiada jakieś o emocjach, o, o tym, co jest między ludźmi, to tam nie trzeba dużo mówić, wystarczy y, pokazać jakieś spojrzenie i wszystko już wiadomo. Ostatnie pytanie, jaką bohaterkę chciałabyś jeszcze napisać? Bohaterkę? Y, teraz mam, teraz myślę o dwóch scenariuszach, więc kompletnie ci nie odpowiem na pytanie, y, jaką bohaterkę bo się nad tym nie zastanawiałam. Mam, bohaterkę, mam teraz bohaterkę, yy, którą chcę napisać, ale to będzie film yy, po tym studenckim, gdzie jest sama młodość, 21 osób yy, i każdy musi zagrać, bo takie było zamówienie. Yy, następny scenariusz to będzie film fabularno-dokumentalny albo dokumentalno-fabularny. Gdzie mam bohaterkę 80-letnią, i to zagrają amatorka. I 80-letni bohater, który też jest amatorem. I, I będą grali w tej warstwie fabularnej, ale również kamera będzie im towarzyszyła dokumentalnie. Więc to jest to, to następne moje marzenie do spełnienia. po Następny projekt do, 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 do napisania i do e, nagrania wyreżyserowania po po tym dyplomie się bardzo dziękujemy, że dziękuję. podzieliłaś się swoim doświadczeniem i naprawdę tą, tą niezwykłą perspektywą, bo wydaje mi się, że robisz taką y, dużą rewolucję y, w Polsce Oby, dobrą, nie tylko, więc trzymamy kciuki za wszystkie projekty dziękuję. i dziękuję, że z nami byłaś ja i że podzieliłaś za się swoją wiedzą. I trzymam dziewczyny za Was kciuki, też robicie fantastyczne rzeczy. Ja za ciebie, I, za ciebie, no, dziękuję. Bardzo dziękuję. ciekawa. Dzięki. Ju! <laughs> Boże, słuchajcie, yeah. jestem gadułą straszną, będziecie Zubę. musiały mnie... Mną.